Witam tu Alisteo nad pustkowiami Verlon. Tutaj znajduje się dość ciekawa jaskinia. Może od razu ją przeszukamy. A właśnie, właśnie. No, nie dziwię się, że uciekają. Powinienem takie rzeczy sprawdzać. O właśnie, właśnie. Starożytna wiedza. No i kruk znowuż popracuje nad nowym zwojem. Tutaj nic. Nic. I nic. A ile mi brakuje? Sporo. 7. Tutaj. Aha, kryształy. To potrwa. Bohaterowie wroga. No to też potrwa. I smoki. No smoki to akurat jest problem na razie. Nie mam z nimi kontaktu. Aha, szał cały czas zużywamy, więc to samo na siebie zarabia. Że tak powiem. No może. Ale to jest towaru. Będę ich tak spychał, przeszukując od razu cały teren. I zbierając wszystko to, co znajdę. Widzę już drugą armię. No co, atakujemy. Ale teraz żadnej skrzyneczki nie widzę, więc zastosujemy wariant bardzo ofensywny. W sumie szkoda, że nie kupiłem tej kuli ognia. To by było teraz tutaj idealne rozwiązanie. I śnieżyca. No niestety zbyt wolno to przebiega. Można by was tu ustawić. To mi się wydaje dosyć sensowne. Za pułapkami. Tutaj. A niech będzie. Niestety mało pani zabiera. Tak. Tak. Strzelajmy. Tu liczymy na pułapkę, ale nie. Ale ich jest tak mało, że. Można by podejść i rzucać. Ale może tak najpierw. Pozycję zajmiecie tu. I komuś oberwie. Ale ogień dobrze działa na nich. O, dobrze, pudło. Dobrze, teraz tak. To tu. Obrona i zajmiecie pozycję. Ten ogień to jest jednak dobra sprawa na lodowe pająki. Z tymi teleportami coś chyba nie wyszło. Tu. A nie, ja miałem strzelać. No nie zwróciłem uwagi, że to była. To był efekt runki czy tamtego, a nie nowego ruchu. No trudno. Szał nie, szał jeszcze nie te. Ale właściwie czemu nie teraz? Trzy jednostki brwą. I jedna zginie. Okej. Osłabiajmy. Tutaj. Krok do przodu.
rzucamy. O, całkiem sporo obrażenia. Tylko proszę, nie atakujcie. O. Czyli... ja to widzę w ten sposób. Ogień. Tutaj. Magia. Tutaj. Wycofacie się. Runka i rzut. Aha. Tu również dobijamy. Zabijmy ich. Fajnie. I zostało tylko 20. Żegnamy. Zbliżamy się do nowego poziomu. Ale to jeszcze potrwa. Gdyż przyszło nam walczyć raczej ze słabymi jednostkami. O! Kasa. Kasa mnie nie interesuje. A kogo my tutaj mamy? O, też słabi. To... lodowa kula? Tutaj coś jest. Aha. Tu nic. Atakujemy. Ej. Proszę nie uciekać. To pamiętamy, że ogień potrafi tutaj zdziałać cuda. I dlatego skorzystamy z niego. Pięknie. Jedna formacja. Nie no, to nie będę was tutaj zajmował takimi pierdołami. I co, już kończymy? Może kroczek, rumka. Sprawa załatwiona. Tak, tu coś... w ogóle ta jaskinia jest przepotężna. I teraz stukniemy. A co, czemuż oni mnie gonią? Trochę. To lepiej tych wpierw. Oj. Proszę nie uciekać. 14 szał. Byłoby dobrze z tej walki trochę więcej. O. Ale oni dostaną tylko 2 punkty z tego przyspieszenia. To jest za mało. Czyli na 3. Na pewno ogień tutaj, bo nie życzę sobie, żeby do mnie strzelali. Śnieżyca. A jak przepadnie skrzyneczka, to trudno. O. I cóż, próbujcie chociaż. Straciliśmy skrzynkę. Ale to było do stracenia, no co? Tam jeszcze coś jest. Atakujmy. Nie ma lutotrojonków, ale są łucznicy, a oni są dosyć groźnawi. Mam sporo szału. Śnieżyca. Oj, upiekło się tym. Jakoś tak dziwnie skierowałem. 30 szał. To może tak nie do końca się wam upiecze. Tu liczę na pułapki.
i wystrzelamy. Tylko, że od nich zaczniemy. Tu nic. No właśnie. Tu oczywiście pająki. I będzie jeszcze jedna szansa. Pięknie. Tak. Tak. I tu się ustawicie, przesłaniając pozycję. Nie mam komu przekazać, więc nic. Nie ma sensu wychodzić. Tu jest sens spowolnić i osłabić. Bijemy. O, ten jest tak. Świetnie. Cóż. Zużymy szał. Pięknie. Magiczny pocisk to 23 sztuki. A ile naprawdę? Aha, dobra. I jeszcze raz to samo. W tej turze muszą zginąć. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak się stało. Bijemy. I już kończymy. Świetnie. Oj, blisko. Ale ja nie pójdę po posiłki prędzej niż oczyszczę całą lokację. Runka niebieska. Świetnie. Dwie runki many. Znaczy magii. Ciekawe miejsce. Bardzo bogate. Dobrze, przyjrzyjmy się. Ale nie, to za mało. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym będziemy nadal oczyszczać jaskinię.